Ty, czujesz to? Mówię, że grzybów nie ma. Chodź, pokażę ci. No zobacz. Jedna sztuka, druga, trzecia. Myślałem, że to dzik. A to jakaś kicia. Dobry. Kolejny raport grzybowy. Zobaczymy, co tam się dzieje na wschodzie, bo nic w internetach nie ma. A wiesz, minął prawie tydzień. Może się coś zmieniło. Zajedziemy na naszą miejscówkę, tam gdzie były kiedyś grzybki. Może teraz coś tam wyrosło. Czyż nie wydaje mi się. Nie wiem, czy jest sens w ogóle brać ten. Jak to się nazywa? Nożyk. Bo koszyka to nawet nie brałem. Bardziej idę się przejść. To gdzie te grzyby? O, widzę, coś tu się działo. Ktoś tu się kręcił. I pewnie grzyby wyzbierał. Zobacz. Podsuszone, ale są. Czekaj. Coś tu rośnie, patrz. Młody podgrzybek. Bajka. Wiedziałem, że cię tu znajdę. Ty zobacz. I to dobra sztuka. Chyba idę po nożyk. Ale twardy. Chyba, że jest zmarznięty. Chociaż z drugiej strony przypomina mi się, jak młody byłem, to też twarde. Znaczy, nie, to chyba nie jest dobre porównanie. No! Oryginalny koszyk prawdziwego grzybiarza. No i buty też. O. Czekaj, mało nie zdeptałem. Może młoda kania czubajka. Oj, chyba nie. O, tutaj też coś rośnie. Młode rydze. Ty, a tu ktoś był i coś wyciął. Ciekawe, co to był za grzyb. No nie, ty. Chyba, że to ten opadnięty. Czekaj, patrz. Ty. Stary, przysknięty podgrzybek. No, takich to nie będę zbierał. Mnie interesują młode sztuki. Pod sosenką coś rosło. Nie wygląda na młodą sztukę. Ci łażę po lesie. Jedna sztuka na początku była. Myślę, jak jest na początku, to i później coś będzie, ale coś marnie to widzę. Chyba wrócę na swoją inną miejscówkę. I tyle. Może sytuacja do nowa. Jeszcze nie ma co wyruszać. Miały być prawdziwki, borowiki. Widzicie, co to może być za grzyb? Bo papier już się rozpuścił. A nie, czekaj, tu coś było. Na poważnie. Czy ja w tym miejscu grzyba nie zerwałem? Czuję się jak w wakacje, wiesz, że niby pole rośnie. Tylko takie, wiesz, chłodniejsze dni. Chyba burówkę ktoś zaciął, nie jestem pewien. Dobra, zajrzyjmy tutaj. Nie wiem, to chyba dzika. O ja pierdolę! Albo ktoś przy drodze nie wytrzymał, już nie dobiegł do lasu. Zastanawiam się, po co mi ten koszyk z tak dużą ilością grzybów. Człowiek wiedział, ale się łudził. O, zobacz, coś rośnie. Nie, no nie będę go zrywał. Ty, ale zobacz tutaj. Gałąź spadła. Ty, zobacz. No, już trochę przeżarty. Ale zobacz, jaki wielki. Spory podgrzybek. Od razu parę kilo więcej. No! Oho, tu kolejne sztuki widzę. Patrz, jak obrosły. Jeden z tej, drugi z tej strony. Chce ktoś kubę na biologię? Podam lokalizację. Daj znać w komentarzu. Bardzo ładny grzybek. To są grzybki halucynki dla mojej koleżanki Lucynki. Pamiętacie naszą ławeczkę? Klimat dobry. Ładna sztuka. Coś tu było, to
lisek gąbczuszek działo na 100%. Gąbczaka złapał. Powiem wam tak. Jak ktoś chce jechać na grzyby, takie widoki. Przychodzę do drugiego lasu. Powiem wam tak, jak ktoś chce jechać na grzyby, w jakieś typowe grzyby ubranie, to nie radzę. Jak się zagniecie. Ale żeby połazić po lesie, to jak najbardziej można na chwilę wyskoczyć. Patrz pan, jaka kolonia. To chyba coś z kurek. Ty, a to następna, zobacz. Ciekawe, czy to jadalne. To na gołąbki mi nie wygląda. To gdzieś pod grzybek. O fu, nie pod grzybek. To chyba jakieś opieńki. Nie wygląda na aksamitkę. Ktoś czuje, że za rok w tym miejscu będą dobre grzyby, tego żeby nikt z łóżki nie ukradł jak ostatnio. No! Jesus! Zobacz, co znalazłem. Koźlak na 100%. O, cie panie, czekaj. Wygląda na zdrowego. O, chyba... Zobacz. Miał braciszka. Dobra. To ten, jak on? Myślałem, że za plecami wilk jakiś. Pomarańczowo coś tam, bo to nie jest koźlarz babka, bo ma inną barwę. No i już mi się podoba. Zobacz, tutaj druga sztuka. No, bardzo ładny. A na polu nawet zwierząt nie ma. Już myślałem. Kolejne koźlaki. Co to za suszak? Bardzo ładny. Wam tak. Jedna miejscówka, jeden grzybek. Zobacz, o, chuba rośnie, jakieś opieńki. Ty, czujesz to? Mówię, że grzybów nie ma. Chodź, pokażę ci coś. Patrz. No, zobacz. Co ty? Żartuję, to moje. Zdjęcie robiłem, no. Dobra, już to nie zdenerwuj się. Idziesz i tu taki widok, ty. Pod grzybek. O, tutaj taki i taki. Jakoś laszek się trafił. Co to? Ty, to dzika. To muszą być dzika. Kloce. Ja się spadam. Myślałem, że to sarnie. Ale ty kim jesteś, chobąszczu? Poznasz się. Ładny grzybek, na tapetę w sam raz. Dobra. Zawijamy żagle. Po przymrozkach można coś znaleźć, nie jest tego za wiele. Jakaś tam młoda sztuka się trafiła, ale to wyjątek. To nie jest jakaś tam reguła. Starsze grzybki też są. Nie wiem, jak wreszcie tam... Oj, co ty mówisz? Nie wiem, jak jest z resztą lasu, bo wyskoczyłem dosłownie na pół godziny. Także raczej to tak dla sportu, a nie dla grzybobrania, ale fajnie, że byliście też razem ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Chociaż już... Jak nie będę miał jakiejś informacji, że tutaj na terenie są grzyby, tam nikt się nie będzie chwalił, to raczej sobie już grzyby odpuścimy w tym roku. No, także zapamiętajcie mnie dobrze, nie? Spotkamy się za rok, jak dożyjemy czwartą falę. No, a tak, to możecie oglądać jakieś inne filmy na moim kanale. Czekam na zamek w drzwiach, bo Passat mi się zblokował, nie mogę jeździć. Znaczy jeździć mogę, ale drzwi nie otworzę. No, będziemy walczyć z ciemną strefą. No dobra, to na razie. Do zobaczenia.